Dzień dobry i witam na kanale Azji Azji. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. No i odwołując się do kontynuowania kanału, czyli lecimy, ćwiczymy, ale dzisiaj rano zobaczyłem bardzo zabawny filmik, że Marecki jak zwykle musiał się przypiąć do rada, teraz mu PSL wyciąga i udowadnia mu, że rado prawo jazdy nie miał. Nie miał nigdy prawo jazdy, wątpię, że miał. Ale Marecki, jak wyrzucasz coś na internet, to wyrzucaj to w ten sposób, żeby po prostu ludzie mogli to zobaczyć, nie? A nie, że mają sobie kurde szukać i w ogóle, przecież ty w całą prawdę zawsze znałeś i będziesz znał, nie? Ale no powiem ci, że dzisiaj z rana uśmiałem się. Uśmiałem się, bo niezbyt oszołom jesteś, zawsze prawdę mówisz. I nie miałeś się ostatnio do kogo przypierdzielić, widzę. Alina? No daj spokój. Niech nawet idzie z innym. Co cię kurwa obchodzi to człowieku? Także no życie jest takie, że przychodzą i odchodzą kobiety i mężczyźni. Wiadomo jak to z życiem było i będzie. Także nie wiem, czy dramat ci wyjdzie. Kombinuj. Za 6 dych praca? Przynajmniej pracuję, nie? Także niech se tyra. A co do tej twoich wymysłów, że niech podniesie pieniądze i w ogóle. Z czasem nauczy się i dostanie więcej kasy, a na razie to niech zapiszcza za byle co, aby tylko chodził do tej roboty. Także no nie wiem, Marecki, czy jest sens się przypierdzielać więcej tego rada, bo mówisz o wyświetleniach, subach, że spadają, a sam masz ukryte je. Także pokaż, pochwal się, jaki ty jesteś gwiazda przez tyle lat. Bo przecież ile? 12, 13 lat tam twierdzisz, że jesteś youtuberem, twórcą, czy cholera wie, jak to się wie. Także pokaż nam, ile masz tych twoich subów i jaka gwiazda ty jesteś, bo się wieszasz na wszystkich. A ja stwierdziłem, że będę komentował filmiki, a w tym wypadku ty jesteś dzisiaj moim głównym bohaterem, stary. No tak się uśmiałem z tej twojej prawdy, że no trafiłeś, no tylko że wszyscy chyba wiedzieli, że rado i samochód to są dwie różne rzeczy. Jeździć umiem, ciągnikiem też, 60-ką Ursusem, sam go nauczyłem za dzieciaka, także jeździć potrafi. A do jego prawa jazdy jest inna rzecz. No ale spoko, wyciągnąłeś nowe fakty. Tylko nie wiem, czy ludzie się dalej interesują tym, bo widzisz, poukładał chłop się w miarę i sprawa się uciszyła. No ale dałeś mi powód, żebym sobie zarobił pewnie ze 20-30 centów na tobie. Dzięki, Marecki, pozdrawiam cię serdecznie, Mendo. I wszystkim moim widzom życzę miłego dnia.